Byłem wtedy u szczytu formy. Podróże, turnieje taneczne, zwycięstwa. Nowy Jork, Orlando, Miami, San Francisco, Los Angeles, Korea. I w jednym momencie wszystko się zmieniło. Po rekonstrukcji stawu barkowo-obojczykowego moje myślenie uległo diametralnej zmianie. Postanowiłem otworzyć fundację i podzielić się darem, który otrzymałem od Boga z tymi najbardziej potrzebującymi. Wszyscy wokół tym dzieciakom mówią, nie wolno, zachowuj się po ludzku, przemoc jest zła. No ale co on ma robić w takim razie? On nie wie. Nie? Trzeba pokazać alternatywę. Słuchaj, życie jest fascynujące, może żebyś to. Chodź tutaj, tylko trzeba ich wyciągać, bo na początku jest słomiany zapach. System edukacji narodowej, który za wszelką cenę dąży do realizacji wymagań programowych, nie liczy się z dziećmi, które nie potrafią pracować pod presją czasu. Wysokie tempo zajęć szkolnych jest problemem dla tych najsłabszych. System naraża je na wyśmiewanie ze strony rówieśników. Dzieci swój wstyd przykrywają agresją, przez co stają się trudniejsze w wychowaniu i nauczaniu. I to właśnie w ten sposób nudny system szkolnictwa od lat generuje pewną grupkę dzieci, które z roku na rok utwierdzane są w przekonaniu, że są do niczego. Fundacja Twoja Pasja szuka tych dzieci, ja szukam tych dzieci i zrobię wszystko, aby wzbudzić w nich fascynację, pasję, chęć do życia i dalszej nauki. Zajmujemy się organizowaniem regularnych zajęć artystyczno-wychowawczych, zajęć tańca breakdance w domach dziecka i innych placówkach z najtrudniejszą polską młodzieżą. Razem z całym zespołem i naszymi darczyńcami budujemy cywilizację miłości, o której mówił Jan Paweł II. Taniec jest jedynie językiem, którym komunikujemy się z dziećmi, aby skutecznie przekazywać im wartości, takie jak odpowiedzialność, wytrwałość, dyscyplina, wzajemny szacunek i praca zespołowa. Używamy tańca, aby być bliżej, aby przytrzymać dzieci przy sobie, aby towarzyszyć im w ich dojrzewaniu, dorastaniu, wyborach i decyzjach. Wiem, że uda nam się zorganizować regularne zajęcia wychowawcze w domach dziecka w całej Polsce, ale żeby to zrobić, aby tego dokonać, potrzebujemy Ciebie. Triumf zła następuje w momencie naszej bezczynności, dlatego proszę Cię, pomóż nam wyrwać dzieci ze szponów niewiary i niskiej samooceny i wspieraj naszą fundację. Skorzystaj z formularza z niebieskim guzikiem, który znajduje się na naszej stronie i dokonaj wpłaty. To, co teraz robisz, jest wkładem w budowę lepszego świata, a Ty jesteś jego filarem. Fundacja Twoja Pasja, dbamy o polską młodzież. Mamy zespół, narzędzia i wiemy, jak do nich podejść. Odpowiedzialność to wspólny wózek, jedziemy. Czas włożyć rękawice i pokonać bariery. Dąż do nas, klikuj, pomagam, zróbmy coś ponad. Tu dzieciaki trzeba wciąż motywować. Podaruj nam chwilę, stać się na nią. Nie hamuj, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nieważne, czy jesteś, kurczę, alkoholikiem, czy jesteś bezdomnym, czy jesteś z dobrego domu, czy nie, możesz osiągnąć bardzo wiele w swoim życiu.